Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, zaprasza na debatę posła Platformy Obywatelskiej Wojciecha Saługę. Chce rozmawiać o przyszłości miasta i Izerze. Niedawno ten sam prezydent pozwał Saługę w trybie wyborczym. W tle pojedynek Silberta z kandydatem na prezydenta tego miasta, Michałem Kirkerem. Wyborcze wojny o Jaworzno w materiale Pawła Jędrusika. Budowa fabryki Izery to jeden z gorętszych tematów w Jaworznie w ostatnich miesiącach, a i przepychanek politycznych. Prezydent Jaworzna Paweł Silbert wezwał do debaty posła Koalicji Obywatelskiej z tego miasta Wojciecha Saługę. Porozmawiajmy o fabryce Izery z perspektywy miasta i polityki, by mieszkańcy mogli jasno zdecydować, co najlepiej leży w ich interesie. Mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta zasługują na tę debatę i pana jasne stanowisko w sprawie budowy fabryki Izery. Po wyborach parlamentarnych w ubiegłym roku budowa fabryki stanęła pod znakiem zapytania. Zdaniem władz Jaworzna rozmowa jest potrzebna. Tym bardziej, że dochodzą do nas głosy, liczne sygnały z Warszawy, ze strony rządu pana premiera Donalda Tuska, że projekt ten będzie kontynuowany, będzie realizowany, więc warto zakasać rękawy, usiąść do stołu i porozmawiać o tym projekcie. Takie zaproszenie zaskoczyło posła Wojciecha Saługę, który mówi wprost, to zabieg wyborczy Silberta. Trochę śmieszne to wezwanie do debaty. Przez wiele lat nigdzie mnie nie zapraszał, nigdzie mnie nie zauważał, szykanował, krytykował, ignorował. Palił mu się grunt pod nogami, uwierzył w slajdy premiera Morawieckiego i zakładnikiem tego kłamstwa o milionach samochodów elektrycznych. No i próbuje ratować swój wynik wyborczy. Zaskoczony jest też kandydat na prezydenta Jaworzna z poparciem Koalicji Obywatelskiej, Michał Kirker. Jest to dla mnie troszkę zaskakujące i zabawne jednocześnie, ponieważ przez tyle lat aktualny włodarz nie wykazywał chęci dialogu, nie wykazywał chęci na rozmowę i spotkania. Natomiast teraz, kiedy kampania powoli dobiega końca, jesteśmy już na ostatniej prostej, nagle się otwieramy i chcemy rozmawiać. No, troszkę zabawne, cud przedwyborczy. Napięcia między prezydentem Jaworzna a Koalicją Obywatelską są w ostatnim czasie spore. Prezydent pozwał już do sądu w trybie wyborczym posła Saługę, ale w pierwszej instancji sąd oddalił powództwo.